każdy film, przy którym pracowałam, jest osobną przygodą i każde spotkanie z reżyserem. I to jest najfajniejsza część tej pracy. Uczymy się montażu montując. Nikt nie jest w stanie nauczyć się montować z podręcznika. Oczywiście pewną wiedzę możemy zdobyć, ale musimy to robić, żeby się tego uczyć. I co więcej, ten proces uczenia się nigdy się nie kończy. To znaczy nie ma takiego momentu, w którym ja jako montażystka poczuję, że już wiem wszystko, nic mnie nie zaskoczy, już wiem jak się to robi i tylko korzystam z wyuczonych umiejętności. Tak nie jest. Każdy film jest wyzwaniem nieprzewidywalnym. Z wielu filmów, przy których miałam okazję pracować, szczęście pracować, niektóre pamiętam jako wyjątkowe. Takim filmem na przykład jest Weiser Wojciecha Marczewskiego. Weiser. A właściwie dlaczego nie chodził z nami na religię? To był film, który montowaliśmy prawie 2 lata. Powstało co najmniej kilkadziesiąt wersji montażowych tego filmu. Pierwsza układka, czyli złożenie wszystkich scen, całości materiału, miała około, film trwał w tej pełnej wersji prawie 4 godziny, w oczywisty sposób za długo. I potem właściwie chyba przez ponad rok sprawdzaliśmy różne wersje tej opowieści. Film, który się rozgrywa w 2 płaszczyznach czasowych, więc bardzo wielowątkowa opowieść, więc również decyzje dotyczące tego, który wątek ma być pierwszoplanowy, jak, z czego rezygnować, jak snuć tę opowieść. To była bardzo, bardzo długi proces, bardzo ciekawy, bardzo twórczy. Opowiadanie tej historii na rozmaite sposoby. To miał być film o tajemnicy. Zgubiłeś się? Bohater próbuje wrócić, próbuje rozwikłać jakąś tajemnicę, która przytrafiła mu się w dzieciństwie, ale to się nie udaje. Nie udaje się również widzowi. Nigdy w tym filmie nie, tak jak i w pierwowzorze literackim, w powieści Weiser Dawidek, nie znajdujemy odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Ale z kolei dla kontrastu, taki film, przy którym pracowałam, to był film w reżyserii Witka Adamka pod koniec lat 90. Poniedziałek. Stary, zostaw tą trąbkę, chodź, usiądź. Oprócz chyba Kingi Price i może jeszcze 2 czy 3 zawodowych aktorów występowali aktorzy niezawodowi. Zajmowali się muzyką, rockiem, hip-hopem. Oczywiście nie grali muzyków, grali postaci tego filmu, ale nie byli zawodowymi aktorami. I ten film, cały montaż trwał 10 dni, może 2 tygodnie. Miałam do czynienia z kompletnie innym materiałem. Akcja filmu to była opowieść linearna. Moje zadanie to było pójść za pewną energią i ekspresją aktorską. To były improwizowane sytuacje, więc albo przed kamerą coś się zdarzyło. Masz być o 8 za miastem. Tam są baraki, rozumiesz? Przywieź ojca, ja przywiozę twojego kolesia. Po wszystkim zapomnisz o mieszkaniu i o długach. Rozumiesz? Jakiś rodzaj energii wynikających z zachowania postaci, albo po prostu nic nie było w ujęciu. Nieprawdziwa nuda. Nie bardzo mogłam pójść w kierunku właśnie przymierzania, eksperymentowania, szukania pewnej formy, tylko tutaj zwyczajnie szłam za taką moją intuicją, za moim wrażeniem. Okej, tu się coś dzieje, tu jest energia, tu mnie pociąga, tutaj się dzieje i właściwie od takiego jednego gorącego momentu do kolejnego tworzyła się tkanka tego filmu. Taki trochę nieuczesany, trochę chuligański film, który zresztą bardzo lubię i jest w nim no taki pewien duch czasu końcówki lat 90. i pewnej takiej frustracji tego czasu i tego świata i tych ludzi. Każdy film jest osobnym światem i osobnym wyzwaniem twórczym. Praca montażysty jest bardzo twórcza, ale nie służy do autoekspresji. Montażysta nie tworzy własnej wypowiedzi, współpracuje z reżyserem, z producentem, z całą twórczą ekipą, z aktorami, żeby pomóc zbudować wypowiedź czyjąś.
reżyserską z reguły, autorską wypowiedź. Czasami mówię, że lubię montaż, bo to są wycieczki w cudze światy, a mnie to bardzo bawi. Muszę zrozumieć wyobrażenie reżysera, tą wizję, intencję filmu, jaką nosi w głowie. Muszę zrozumieć jego świat, jego wrażliwość. Muszę się w oczywisty sposób zapoznać z materiałem zdjęciowym, ze scenariuszem, z nakręconym materiałem zdjęciowym, zrozumieć ten materiał, żeby móc z nim pracować, ale równie ważne jest właśnie zrozumienie intencji autorskich. Ze scenariusza można wyczytać, o czym jest film. Dowiadujemy się, jacy są bohaterowie, jaka jest historia, ale to, co jest ważne, żeby wiedzieć, jak tę historię opowiedzieć, to po co ona powstaje i co autor chce powiedzieć o świecie, czym się chce podzielić z widzem. W jakimś sensie film jako sztuka jest elementem tej rozmowy o świecie, jaką ludzie między sobą prowadzą. Kim jestem, kim są ludzie wokół mnie, jak rozumiem świat, jak rozumiem czas, w którym żyję, co czuję i dlaczego. Montażysta, przystępując do pracy przy filmie, musi to zrozumieć, bo nie jest sztuką po prostu złożenie ujęć tak, żeby akcja filmu miała początek, środek i koniec. Bo taki film będzie filmem, ale nie będzie miał siły oddziaływania, nie zostanie zapamiętany, nie dotrze do odbiorcy. Chodzi o coś więcej, chodzi o zrozumienie tego, dlaczego ten film robimy, co chcemy osiągnąć, jakiej reakcji odbiorcy oczekujemy. Czy chcemy dać mu coś, dzięki czemu się oderwie od rzeczywistości, przez 2 godziny będzie świetnie się bawił i będzie uczestniczył w jakimś świecie fantazji, który go całkowicie pochłonie, czyli czy nam zależy na dostarczeniu doznania o charakterze rozrywki, czy też chcemy, żeby widz po obejrzeniu filmu zadał sobie może jakieś pytania, chcemy go skłonić do refleksji na temat świata, który go otacza, chcemy, żeby coś zrozumiał, chcemy mu coś istotnego o nas samych i o świecie powiedzieć. My, montażyści, w tych filmach, przy których pracujemy, używamy własnej wrażliwości, własnej osobowości, własnych gustów i to można w tych filmach zobaczyć i odnaleźć. Ale przede wszystkim naszym zadaniem jest w doskonały sposób wejść w świat autora filmu i w ten rodzaj wrażliwości zrozumieć to dobrze i umieć potem z tej wiedzy korzystać, montując film tak, żeby on rzeczywiście był jak najbliżej tej intencji autorskiej reżysera. Jest to fascynujący rodzaj współpracy, bardzo ciekawe, bardzo takie głębokie spotkanie na poziomie ludzkim. Rodzaj komunikacji dotyczącej właśnie emocji, przekonań, sposobu myślenia. To jest jedna z tych najciekawszych rzeczy, która pojawia się w trakcie pracy i jest to, co mnie do montażu przyciąga. Sytuacja montażysty wygląda inaczej niż ekipy na planie, kiedy na planie dużego filmu się spotyka 100-150 osób i one dzień w dzień są ze sobą w kontakcie. Montażysta siedzi albo sam, albo z reżyserem i pozornie jest to zajęcie bardzo samotnicze, bardzo monotonne, w jednym miejscu, ale to jedynie pozór. Jako montażystka nie mam wrażenia zamknięcia w jednym miejscu. Zajmuję się montażem już prawie 30 lat i ciągle mnie to fascynuje. Mam do czynienia z obrazami, układam sobie te obrazy. Mam okazję do odbywania bardzo, bardzo wielu podróży właśnie w te różne światy filmowe i w te różne światy osobiste ludzi, z którymi współpracuję.